Witam Was, kochani, serdecznie. Ja jestem Juken, przed Wami 36. odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli serii, w której wszystko dzieje się tylko i wyłącznie na odcinkach i na Waszych oczach, na której to serii levelujemy te konto. Levelujemy na luzie, na spontanie, bez żadnego pośpiechu. Dziś, kochani, nie będziemy jakichś tutaj manewrów robili. Możemy sobie tradycyjnie zajrzeć tylko do kierowców, jak tam oni awansują, żeby mieć to pod kontrolą. Dobra, długodystansowiec. Niech będzie długodystansowiec. Też niech będzie. Tutaj mamy o wysokiej wartości długodystansowiec Helga. Nieszczęsna. No tutaj myślę, że można by pani dać ładunek o wysokiej wartości. Tutaj akurat sobie zmienimy na długodystansowca, wysoka wartość, ok. Tutaj mamy delikatny i delikatny, czyli wszystko jest ok, będą nam kierowcy zarabiali. A moi drodzy, nie będziemy tutaj dzisiaj za dużo się szczypali, po prostu przechodzimy do jakiegoś fajnego zlecenia. Będę starał się, wiecie co, mam taki w ogóle pomysł, ale to sobie zobaczymy. Tutaj nie będziemy może wybierali sobie nic, bo ja to zazwyczaj w taki sposób robię, że cena według dystansu, ale chciałbym po prostu zrobić trasę, która jest możliwie najdłuższa. Po prostu dzisiaj chciałbym zrobić długą trasę, z tego też względu, widzowie, żeby... No może zbyt goszczy. Do Francji tutaj zasadniczo chyba nic nie odkryliśmy, to byśmy odkryli trochę nowej trasy, a zależy mi na tym, żeby dostawa była jednak dobrze płatna, jeśli chodzi o exp. Nie mówimy tu tylko o kasie. Jeszcze możemy zobaczyć, tu mamy, no moglibyśmy wieść gaz, propan, ale nie wiem, czy przez całą Finlandię mi się tu chce jechać. Nie jestem do końca, widzowie, przekonany. Tam chyba w ogóle do Norwegii. Chyba tam już jest chyba Norwegia. Zresztą no tak wychodzi tutaj według tych granic. Ja bym chciał po prostu długą trasę sobie wziąć, żeby jak najwięcej expa wbić. I myślę, że nic lepszego tutaj nie znajdziemy, bo albo mamy tą trasę w Finlandii, która byłaby całkiem, myślę, że spoko. Gdzie to było to Rawieniemi? To się czytało w ogóle, tam gdzie Święty Mikołaj. A, to jest tutaj Rawieniemi, okej. Okay. Rowaniemi, o, tak to się dokładnie czyta, moi drodzy, Rowaniemi. Jeszcze zobaczmy według ceny, bo to też często pójdzie w parze. O, na przykład Kwiaty Cięte byłyby, zobaczcie, fajną trasą. Bo może ona nie byłaby aż super długa, chociaż 1300 jest spoko. Natomiast byłaby dobrze płatna, bo byłaby płatna 300 tysięcy, a chciałbym troszkę kasę tutaj ulepszyć. Jedynie tutaj mamy delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości i pilna dostawa, procesory komputerowe. No, powiem wam, że byłoby spoko, przy czym no tam trasą jechaliśmy. Ja cały czas staram się raczej brać takie trasy, którymi nie jechaliśmy. Tutaj mamy LPG, ale odpada nam jazda. To miejsce. No tu do Włoch ewentualnie też nie byłoby tragedii. Z mlekiem byśmy jechali. Ale nie ma żadnych tutaj dodatkowych rzeczy, więc... Te kwiaty... Dobra, weźmy te kwiaty cięte może faktycznie. Nic lepszego nie znajdziemy. Jeszcze możemy sobie zobaczyć raz według długości trasy. To mamy tego morszczuka, ale on jest mniej płatny, przy czym trasa jest naprawdę długa. Nie powiem, że nie. Tutaj do Albanii bym się trochę bał jechać. To bym musiał zrobić test, czy nie będzie nam po prostu wywalało Eurotracka. Bo chciałbym oczywiście na Bałkany trasy porobić. No i to jest tutaj ten propan. Co się najbardziej opłaca, moi drodzy? Nie ma, myślę, co się szczypać. Te kwiaty cięte weźmy, czyli musimy się przenieść do Helsinek.
Musimy, moi drodzy, się przenieść do Helsinek. Zobaczymy, czy w ogóle nam się uda przenieść, czy nie uszkodziłem za bardzo mojej ciężarówki. Czekajcie, gdzie to tutaj było? Tutaj są Helsinki. Potwierdź szybką podróż. O, da radę. Jeszcze nie uszkodziłem. Dobra, widzowie, jeszcze nie uszkodziłem na tyle ciężarówki, ażeby nie była w stanie jechać. Także postaramy się ten odcinek zrobić chociażby, słuchajcie, tak, ażeby już naprawdę szkód żadnych nie wyrządzić. Tak, 311, podoba mi się. Ustaw GPS. Bez zbędnego przedłużania po prostu lecimy. No będę musiał, widzowie, się tak postarać. Sygnał GPS, system gotowy do pracy. Ja wiem, oczywiście od razu ktoś by powiedział, że to nasze Volvo takie jest z koloru sraczkowatego. Sam to zresztą powiedziałem. Ono nie jest ładne. To Volvo, widzowie, ma na siebie po prostu na razie zarobić. Do skrętu w lewo. Dlatego kupiłem nowe Volvo. Skręć w lewo. Mieliśmy w ogóle sprawdzić, ile ono ma przebiegu. To też jest taka ciekawostka. Zarządzaj ciężarówkami. Ja wiem, że ono jest brzydkie, ale ono ma na siebie po prostu zarobić. Prawie 4000 km, widzowie, nim zrobiłem. No, nie ma tragedii. A raptem zrobiliśmy chyba 3 kursy. Dobra. Oj, tu daleko mamy dojazd. To wiecie co, to ja tam dojadę po prostu, już nie będziemy przedłużać. Ja tam po prostu dojadę po ten towar i... No i się zobaczymy. Zbliżuj się do skrętu w lewo. A! Skręć w lewo. Dobra, pojadę tam po ten towar, słuchajcie, na pusto. No i jak już będziemy mieli te kwiaty podłączone, to chyba kwiaty, bo tak mi wydaje, że kwiaty chyba wieziemy. A! Kurde! To Volvo idzie za jak głupie, słuchajcie, jak jest puste. Także te 100 km muszę szybko przejechać i się widzimy, jak dojadę na miejsce za chwilkę. Także do zobaczenia za chwilę, drogi widzu. Dojeżdżamy, moi drodzy, do firmy. Jakiś tutaj wertepach strasznych. No ale kwiaty trudno, żeby rosły gdzieś przy asfaltowej drodze, nie? Zobaczymy, będzie podwójna naczepa z tego, co pamiętam. Przyczepa przegubowa, tak się dokładnie nazywa. Czy różne nazwy są? Odmeldowuje się. Dobra, Iwona, dobra, dobra. Możesz odmeldowywać. Wiesz, gdzie ja to mam. Kwiaty cięte. O, jeszcze tu w razie czego mamy jakieś orzechy, ale to za krótka trasa, 400 km. To nie dla nas. My chcemy długą trasę, widzowie, chcemy na 1300 w drogę. Mieć trasę, żeby mieć powyżej 1100, żeby też fajnie expy wbić, chociaż tak jak mówię, no ja się tam nie spodziewam, abyśmy level dzisiaj jakiś wbili, ale żeby ten level wbijać, to oczywiście trzeba sobie szczęściu pomóc. No nie podoba mi się kolor tego Volvo, więc na pewno będę chciał, bezpiecznie, widzowie, z czasem jak najbardziej, słuchajcie, z czasem będę chciał je przemalować i coś tam jeszcze porobić, no ale to już zobaczymy. Ta muzyczka leci cicho w tle. Trzymajcie kciuki, żebym szkód nie nawyrządził, nie narobił żadnych. Bardziej, że auto no raczej już po tym kursie będzie musiało być jakoś tam naprawione. Dziwię się, że w ogóle, słuchajcie, jeszcze mi się udało szybką podróż zrobić. Bo tak mnie ciągle te boty otłukują. Ale zrobimy sobie dłuższą trasę, ażeby... Przygotuj się do skrętu w prawo. ...nam ładnie levelowało, bo to jest potrzebne. Oczywiście kasa też. Oj, Laila. Skręć w prawo. Bardzo nieładnie, pani Lailo. 4 tysiące na minusie mi tu robić. Dobra, lecimy. Myślę, że widok będzie całkiem spoko. Kasy za dużo na koncie nie mamy, także trochę trzeba
podreperować, no ale też i inwestycje widzowie zrobiliśmy, no bo jednak 3 ciężarówki, garaż rozbudowany, także myślę, że była to całkiem spora inwestycja, chyba pierwsza taka w historii, żeby 3 pracowników już w jednym odcinku zatrudnić, także powoli, powoli, widzicie, to się zaczyna gdzieś tam rozkręcać. Myślę, że jeszcze tak... Przygotuj się do skrętu w prawo. Obiektywnie, widzowie mówiąc, to myślę, że tak jeszcze parę odcinków... Skręć w prawo. I to już niestety z tą kasą, mówię niestety, no bo ta kasa gdzieś tam tak zacznie płynąć, że to już jakby nie będę nadążał i myślę, że w każdym odcinku to już się stanie normą, że w każdym odcinku będę jeden garaż kupować. Że to już też tak przestanie cieszyć, ale cały czas będę patrzeć na cenę zleceń i pamiętajcie, że zawsze możemy sobie za pomocą konsoli zmienić cenę zleceń, żeby były połowę tańsze. Wtedy dla mnie będzie ok. Takie do 200 tysięcy, myślę, na te dłuższe trasy są ok, zlecenia. Raczej za 500 000, no to już nie będzie tej radości żadnej. Chyba zgodzicie, nie? Że no jednak trasa, kurczę, jedna i mieć 500 000, czyli w sumie jedną ciężarówkę już nową, także to już nie będzie tej radości. Jechać. Tradycyjnie you can trombi. 1500, czyli jakaś przeprawa promem chyba będzie. 200 km chyba będziemy promem płynęli, bo coś mi przybyło. 29 godzin. Nie wiem za ile mamy... Przerwa na odpoczynek za 10 godzin. I tak w granicach 20. Okej. Okay. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Niestety będziemy musieli się przeklimać. No. Skręć w prawo. Nie ma jak wjeżdżać na skrzyżowanie tak na dzikusa. Typu uda się czy się nie uda. Ojej, 70, no nie. No nie. Dobra, ale się pilnujemy, widzowie. Pilnujemy się, żeby mandatów nie było takich, jak były w poprzednim odcinku, bo to już był chyba, to był naprawdę, słuchajcie, odcinek. Pechowy pod tym względem. 600 zł ktoś mi zarobił, no nie wierzę, 600, kurde. Dosłownie chyba na jakieś waciki. Bo nawet na paliwo by mi nie starczyło. Trzymaj się lewej strony. O, ale trochę widzę, że trasę chyba odkrywamy nową. Także myślę, że niedługo ta mapa powinna już mieć 10% odkrycia. Też mi się podoba, nie ukrywam, widzowie. Chociaż nie, tam żółte już jest, także było. Ustawiłem sobie tempomat, a co? Tam i w taki sposób, słuchajcie, prędkości nie przekroczę. No też jechaliśmy tędy, no jechaliśmy, widzicie, no te trasy, widzowie, no siłą rzeczy te trasy będą się już duplikowały, no to już nic z tym nie zrobimy. Intuicja mi mówi, żeby jechać na prawy, bo szybciej będą ruszali. I mnie intuicja, widzowie, nie myliła. Idźcie. Nie ma jak jukenowska intuicja, słuchajcie. Zdążymy na zielonym?
zdążymy. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gościu, no jedź tym gównem zjedź niebieskim. Przygotuj się do skrętu w lewo. Tradycyjnie już nie pamiętam, widzowie, już kompletnie nie pamiętam, gdzie jedziemy, nie? Ale naczepę mamy fajną, fajny kolor, fiolet. A jest tutaj prom. Okej, to tędy chyba właśnie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Już płynęliśmy, mi się wydaje. Coś tak mi się ta droga wydaje taka znajoma. Skręć w lewo. Dobra, pod prąd. A, bo tu jest wjazd, dobra. Trochę ten parking mnie zmylił. Widzowie, zmylił mnie parking. No i co? Chyba tu. Obliczanie nowej trasy. A, bo do Hanoweru my lecimy, dobra. Czyli do Niemiec. Okej. O, teraz bym się musiał najchętniej przespać. Jedź prosto. By nam nocka, słuchajcie, wyleciała. Gdzie ten wyjazd jest? Dobra, możemy się przespać lada moment, żeby nam nocka... Bo w nocy bym nie chciał jechać, widzowie, także możemy się zaraz jakoś kimnąć. Ale to może przy okazji zatankujemy. Policaje. Oj! Jaki fuks, widzowie. Jaki fuks, że w gościa nie przydzwoniłem. Dobra, szukamy w takim razie stacji benzynowej z możliwością przekimania się i zatankujemy od razu. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dajcie mi tu jakąś stację benzynową. Zjedź z ronda.
Na złość nie ma żadnej stacji benzynowej, kurczę. Teraz myślę, że akurat jest taki moment idealny i chętnie bym się zarówno przespał, jak i zatankował, nie? No, zawsze staram się to jakoś tam łączyć. Wiadomo, że jak mam bak pełen i trasy niewiele, to jakoś na siłę tam nie tankuję, no bo po co? Ale jak tak mamy połowę baku mniej więcej, to myślę, że byłby dobry moment, żeby się przekimać i zatankować. Ale niestety trasą już jechaliśmy, widać. Nic nowego znowuż. Ciężko jest teraz tak te trasy wybierać, aby były nowe. Tutaj dużo trasy jest już niestety na żółto. Już jechaliśmy tędy. Orlen. Patrzcie, Orlena mijamy. Ciekawe, czy kiedyś takie zlecenie będziemy mieli z taką naczepą Orlenu. Na jakieś paliwo. Jestem ciekaw. Nie ukrywam, że chciałbym. Bo to takie zawsze polskie, nie? Polski taki klimat. Ale dajcie mi stację jakąś benzynową. Kurde. To jest ta druga, czas i spać. Tu stacji żadnej, nie wiem co w tej Szwecji, kurde. Żeby stacji benzynowych nie było. Jest coś nie fair, widzowie. Jeszcze się 70, kurde, na czterech pasach. No, kogoś pogrzało całkowicie. Do dupy ta Szwecja, o. Ponarzekałem i jest 110. Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwoniasta, spoko mi. Powiedz, kiedy stacja benzynowa będzie. Tysiąc sto kilometrów, widzowie, przed nami. Całkiem długa ta trasa. Się okazuje. Ale wjedziemy do Niemiec, to nadrobimy. Na autostradzie. Zobaczcie, ktoś by potrzebował paliwa, to by nie wiem. Nie wiem, co by musiał zrobić. Teresa na minusie. Oj, Teresa. Ja cię zatrudniałem warunkowo. Dajcie mi, kurde, stację benzynową, ja chcę spać. Już jadę 200 km, słuchajcie, 200 km. Odkąd z tego portu wyjechałem i żadnej stacji benzynowej. O, cicho, coś jest. Za 2 km, dobra, widzowie, za 2 km się zatrzymujemy.
Chociaż w nocy też, jak widzicie, fajnie się w miarę jedzie, bo jest mniejszy ruch i też taki robi to swój klimat. Ale zatrzymamy się. Przekimamy się. To nie było aż tak pilne zlecenie, żebyśmy nie zdążyli się przekimać. Metrów jest, widzimy stację. Jest i stacja, widzowie, do przekimania się. Tam do góry, co zrobili za przejście. Przeliczam tras, ale jest tam mieliśmy... Całkiem prawdopodobne, że na tej stacji... Cicho, Iwona, nie denerwuje. Szukanie nowej trasy. Denerwuje mnie tym gadustwem, ale wiecie co? Całkiem możliwe, że my tu już byliśmy tankować i spać. Tak mi się wydaje, że już tu byliśmy. No. Tak mi się kojarzy, widzowie. Coś tutaj mocno manewrowałem wtedy, pamiętam. W porządku, znajdziemy inną trasę. Pięć tysięcy za paliwo, Wito. Wyjechać stąd cholera nie da. Staną po kraki jedne, słuchajcie, tymi... Ej, zaklinowałem się, ja pierdzielę. No, trudno, gościu, trzeba było nie stawać tak jak idiota i muszę cię zepchnąć. Jak ja mam stąd wyjechać teraz? Słuchajcie, może mi się uda jakoś. Co, po trawie mam jechać? Serio? Nie no, naprawdę. Muszę jechać po trawie, bo kurde, bambry stanęły na wyjeździe. To nie moja wina, gościu miał tu nie parkować. Czemu parkuje tam, gdzie nie powinien? Musiałem mu trochę auto przetrącić. Za to się brzydko wyśpimy, widzowie. Zaparkujemy... O nie, deszcz. Jak ja uwielbiam taką pogodę. Dobra, jedziemy. Helga coś zarobiła chyba. I nawet poziom osiągnęła. Pięknie, pani Helgo. Przeliczam trasę. Obliczanie nowej trasy. O, 56, Aurora. Też poziom osiągnęła. I Teresa osiągnęła poziom. Pięknie. Co jest? Jakiej kolizji spowodowanie? Jadę spokojnie przecież, chłopie. Jaką kolizję? To sił brakuje na te, słuchajcie, boty czasami. Też gnojki mi tak poparkowały, widzieliście na tej stacji, że nie byłem w stanie... No nie byłem w stanie stamtąd wyjechać, nie? I z tego, co pamiętam ostatnio, też była taka sytuacja, że nie mogłem wyjechać. Musiałem po trawie. Nie pamiętam, jak to ostatnio rozwiązałem, ale... Słuchajcie, w świecie realnym, także nie jeżdżę może po Szwecji ogólnie zbyt dużo, ale ja jeszcze nie widziałem takiej podwójnej, przegubowej przyczepy.
też nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak się tym ciężko jeździ, bo przecież cofać tym, to sami widzieliście, jak próbowałem z tej stacji wyjechać. To jest niewykonalne, widzowie. Może ja się nie będę bawił kamerą. To się zazwyczaj źle kończy. ...938 km do celu. No niestety przy tych długich trasach to... Sami widzicie, to tak jest, że no nie ubywa tych kilometrów. Jedziesz i jedziesz i nie ubywa. Nauczony tym, co było wiele razy, że przy znaku zaraz mi mandat dają. To jest rozbojem w biały dzień, widzowie. Więc już zacząłem zwalniać, jak mi znak drogowy widzę. Też nie zawsze to tak się da. Profilaktycznie trąbnego. Jak widzicie, pomogło. Jak już do Niemiec wjedziemy, to już będzie pewne, że mało trasy. Ale tą trasę kojarzę, no tutaj po tych jachtów często przejeżdżaliśmy, chyba z 3 razy się zdarzyło. Także często jeździliśmy tą trasą. Niestety w sensie tym, że dzisiaj znowu nie odkryjemy za wiele nowego terenu. Thank you.
trochę z tą 90 przesadzili. Ale powiedzmy, że jadę kulturalnie dzisiaj. Bym powiedział dynamicznie, ale kulturalnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ja zawsze jadę dynamicznie, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Już dzisiaj się w godzinę raczej... Zjedź w prawo. W życiu nie uwiniemy. Nie wiem, jakbym musiał naginać, żeby... się tu w godzinę uwinąć. Trzymaj się lewej strony. Nawet to jest trudne, bo jeżeli jest limit do 90, to nawet by trudno było. Trzymaj się lewej strony. Coś tu nadgonić. Trochę coś ich z tymi drogami tutaj pogrzało. Taka ładna autostrada i tu 90. Ale mam wrażenie, że jakby mniejszy ruch był liczny niż poprzednio, jak jechaliśmy. Dobra, trochę nadgonimy. Wiecie jak jest. Dla dobra odcinka. Trzeba nadgonić. To daje nam 20 km na godzinę różnicy. Nie wiem, ile godzina w grze trwa, tak szczerze. Znaczy, ile czasu realnego to jest godzina w grze, o tak. No kurde, gościu, jak można 76 jechać? Na 120. Jedź, chłopie. No nie. Obiecałem, że będę grzecznie jechał, kulturalnie. Nie będę gościa taranował, chociaż mnie kusi strasznie. Strasznie mnie kusiło, ale mówię, nie, jeszcze się obróci to przeciwko mnie. Następny kempingiem się tu wlecze. Z tego co pamiętam, to w Szwecji są wysokie mandaty, więc może będę raczej tej prędkości starał się pilnować. Trzymaj się lewej strony. A to już wszędzie jechaliśmy, no widzicie, to już nie ma nic nowego do odkrycia. Musiałbym jakieś objazdy sobie chyba robić, żeby odkrywać teraz nowe trasy. Albo mocno się zapuścić na to West Balkans. To myślę, że spróbujemy to na odcinkach. Jeżeli wyjdzie faktycznie jakiś niefart, to nie wiem. Zobaczymy. Ale jeden odcinek mogę spróbować na West Balkans gdzieś pojechać. Tam są też fajne widoki swoją drogą. 59, no jedź ty baranie ty. O, to chyba czwarta pani kierowca osiągnęła nowy poziom. Że awansują kierowcy, awansują. No kurde, gościu, nie. No nie. Jeszcze policjanty tu stoją.
Ej, chyba deszcz przestał padać. Nawet się nie słuchajcie, nie zorientowałem kiedy. Sobie jadę i nie zauważyłem, kiedy przestało padać. 660 km do celu. Pięknie. No to myślę, że zaraz z tej Szwecji będziemy już wyjeżdżali. Jedź prosto. Ups. Musiałem. Też winny bardziej zasłużył ten na lewym pasie, bo blokował lewy pas. Wyprzedzanie poboczem, widzowie, tak się właśnie kończy. Weźcie tu, wsadźcie Jukena, kurde, w samochód, nie? Jedź prosto. Połowa trasy za nami, widzowie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Była jedna z dłuższych tras, jakie wziąłem, tak. Zjedź w prawo. Wszystko widzicie podkrywane na żółto. Każdą możliwą stronę tu już praktycznie jechałem, także ciężko będzie coś tu odkryć. Pełna koncentracja, żeby w coś nie przydzwonić. Ale pociąg nagina towarowy.
mocno nagina. Ups. Dobra. Jechałem, widzę, w miejsce, gdzie się trzeba zatrzymać. No już trudno, nie chce mi się tą naczepą manewrować na prawy pas. Tam bym, wiecie, bez zatrzymania. Widzę, że przeleciał, ale nie chce mi się. To się czasem może źle skończyć, jak tak będę manewrował. Aha. Dzwonił we mnie szlaban, widzę. No niestety, ciężarówka już będzie do naprawy. A ty gdzie? Gdzie ty, baranie jeden? Dobra, do Danii teraz będziemy chyba wjeżdżali. Poznaję ten most. Dania. Gościu, co ty mi przed gębą hamujesz? Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwonka. Oj tam, kogoś przytarłem trochę. Kilometrów do celu, widzowie, no to już tak coraz fajniej, bo zawsze, wiecie, przy tych długich trasach, no jest taka zasada, że tego końca nie widać, tej trasy, nie? Niestety. Kredyt spłacono. No, może w tą godzinkę się jednak uwiniemy z odcinkiem, widzowie. Jakbym się dobrze postarał, to no nie mogę mieć 90 tutaj. Ten, kto to widział, 90. Ten Tesla przede mną na pewno jedzie 100. Prędkość jazdy, słuchajcie, dostosowuje do długości odcinka. Ale wielu z was pisało, że ta godzina to jest najlepiej, najbardziej optymalnie, no i zgadzam się z tym, no, no nie zawsze się da, no wiadomo, jak będą długa trasa będzie, to i odcinek będzie dłuższy, ale to sobie jakoś poradzimy, zawsze kompromis jest taki, że jak komuś
będzie to za długie, to można sobie przewinąć, prawda? Że to nie jest jakby żaden problem. Kto będzie chciał, to sobie obejrzy, a kto... A kogo będzie za długie, to sobie przewinie po prostu. A ja tu staram się jakoś już nadrobić ten czas, bo wiele kilometrów do celu nie zostało. To też przy takiej naczepie podwójnej, no jakby nie patrzeć, widzowie, wymaga napocenia się, żeby tutaj coś nie przydzwonić. Grzeją niektórzy mocno. Oj, pas się kończy. To co, do portu? Aha. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. W życiu bym nie pomyślał, że do portu pojedzie. To jest bez sensu jakby, widzowie, powiem wam szczerze. Zjedź z ronda. Wydaje mi się, że normalnie trasa jest... Do Niemiec z Danii przecież przez też taki most. Ale tam mieliśmy nieważne... Nic nie mieliśmy i nic nie nieważne. Tak, typowa kobieta, nie? Nieważne. Wyjścia chyba nie mamy, nie? Szukanie nowej trasy. Prościej jakby... Obliczanie nowej trasy. Prościej jakby zrobili faktycznie. Niemcy. Oj, jery. Zachciało mi się kamerami bawić. No, ty paruwo jedna. No i... Niestety, ktoś musiał ucierpieć. Przez gościa. Wyjechał mi. No niestety, widzowie, ciężarówka to już... Po tej trasie to już jest pewne, że do naprawy będzie musiała pójść. Chyba was pogrzało, że ja tu 60 pojadę. Ja tu odcinek muszę szybko skończyć, a nie kurde 60 jechać. Udało się, widzowie, bez mandatu. Dobra, autostrada niemiecka, Germany, to grzejemy. Grzejemy, teraz nadrobimy. Tak równo w godzinie się nie uda skończyć, to już jest pewne. Od razu szybciej te kilometry schodzą z dystansu. Przyjazd mieliśmy na 21, jeśli dobrze pamiętam, a zobaczcie, nadrobiliśmy i się zrobiła 18. Także fajnie.
200 km do celu. Pięknie. A my przypadkiem nie wiem, gdzie my jedziemy, nie do Hamburga. Mam wrażenie, że właśnie do Hamburga. Oj, nie, nie, tyle to nie przekraczajmy, byż. Jaki fuks, policaje tam stały, widzowie. Udało się bez mandatu, brawo ja. Jak oglądasz, drogi widzu, do tego momentu, to napisz w komentarzu, brawo ty, czyli brawo ja. Upiekło mi się, słuchajcie, z mandatem. No, 165 do celu, to już raz, raz i kończymy trasę. A czemu tu jest 80, niech mi ktoś powie. Kogoś pogrzało słońce? Nie wiem, za długo ktoś z tych robotników drogowych na słońcu siedział i go chyba przygrzało troszkę. Trzymaj się lewej strony. Ten dekiel, bo tak, no, 20, no, rozumiem. Bitko, trzeba uruchomić. Oj. Trzymaj się lewej strony. Ale szybko nam idzie, widzowie, także może 65 minut raczej odcinek będzie trwał, ale nie sądziłem, że tak szybko będą te kilometry schodziły. To 120, to już zawsze przy takich długich trasach, nie? Jest to, słuchajcie, bardzo motywujące. Jak widzicie, te 120 do celu, te 100 poniżej tych 100. Jakby ktoś się pytał, to nie mam pojęcia, gdzie się tak spieszę. Jak było w tym, w dniu świra. Gdzie się tak spieszysz? No do domu się spieszę. No ale do domu się spieszysz. Sobie kurwa rację. Uj, tam policjanty jadą. Chyba to są. Ale patrzcie, kawałek jakiejś trasy odkrywamy, więc chociaż plus taki, że jednak kawałek czegoś tam odkryliśmy. Będę musiał tą mapę później przejrzeć, jak tam wygląda. Zakaz wyprzedzania przez ciężarówki, a ja tam lecę lewym pasem. To pod odcinek, to widzu dla ciebie, żeby czasowo to było, tak jak oczekujecie, widzowie, tego. Więc też tak nie mogę. Sobie 90 jechać, bo odcinek by musiał półtorej godziny trwać. Jadę za policjantami. Nie, to jednak policjanty były. Ale oni grzeją i prędkości nie przestrzegają. 209, o, to już naturalnie
Przychód minus 700. Kto taki mądry? Teresa. Kolejny raz Teresa. Jak widzicie, widzowie, to tak jest. Jak wasz kierowca nie ma długodystansowca, niestety, to potem tak to wychodzi, że wam daje minusy. Albo małe plusy. No, jadą policjanty, już nie mogę. Już nie chcę mandatu na koniec dostać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. O ja, kolizję spowodowałem. Taki jestem łobuz, że spowodowałem kolizję. Dobra, ale jesteśmy na miejscu. A ty, kretynie, co tu robisz? Aha. 32% uszkodzenie. Nie no, widzowie, to... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jakby już nie komentuję tych moich mandatów. Zjedź w prawo. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Ważne, żeby tylko towar nie był uszkodzony, ale obawiam się, że będzie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Obawiam się, widzowie, że będzie. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony. Bardzo bym chciał, żeby nie był uszkodzony, ale... Chcieć to nie znaczy móc. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Pierwsza awaria pojazdu, to znaczy, że już serwis by się przydał. No dobra, no ale wiecie. Czasem przyspieszałem troszkę, żeby odcinek nie trwał zbyt długo, no i to są też tego konsekwencje, widzowie. Jak się czasem coś odwala, to... Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Zaparkujemy automatycznie. Dobra robota, no nie jest to zadowalająco nawet, więc nie wiem czym... O ja, 13 tysięcy, ale tylko 81 expa. Na minusie, także 1600 expa zarobiliśmy, fajnie, także myślę, że w następnym odcinku już, widzowie, w następnym odcinku myślę, że wbijemy kolejny level, a tymczasem jeden kredyt sobie spłacimy, żeby nie było rat i w następnym odcinku coś fajnego wybierzemy. Także dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Będzie mi już tradycyjnie bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i trzymaj się. Do następnego. Cześć.